Opowiem wam dzisiaj o tym, jak żyć w niebie. Jak się w nim znaleźć, jak do niego wkroczyć. Jakkolwiek sobie ktoś może to wyobrażać, to po prostu jak żyć w niebie. I będzie to bardziej praktyczny film niż filozoficzny, co z pewnością zdziwi wielu z was. Jednak najpierw musimy zrozumieć, czym w ogóle jest niebo, czym jest raj, czym jest piekło. Ponieważ nie możemy rozumieć, czym jest raj, jeżeli nie wiemy, czym jest piekło i odwrotnie. Jest taki piękny koan, w którym samuraj przychodzi do mistrza Zen i pyta się go, czy raj i piekło są prawdziwe? Na to mistrz odpowiada, a kim ty jesteś? Samuraj mówi, jestem żołnierzem. Na to mistrz mówi, z taką twarzą, żołnierzem, kto by cię chciał na strażnika? Samuraj się zdenerwował i już sięgnął po miecz. A mistrz kontynuował. O, nawet masz miecz. Ale pewnie jest tak tępy, że nawet nie zetnie mi głowy. Samuraj zaczął wyciągać miecz z pochwy i wtedy mistrz rzekł. To są właśnie wrota do piekła. Samuraj widząc spokój i opanowanie mistrza, sam również zaczął być świadomy tego, co się dzieje i tego, co się dzieje z nim, co robi. Więc schował spokojnie miecz do pochwy. I mistrz odpowiedział, a to są wrota do nieba. I teraz te wrota to każdy z nas, metaforycznie. Przyjmijmy założenie, że nie widzicie mnie, tylko widzicie wielkie drzwi, wielkie wrota, okute ładnie, trochę białe, nieowłosione zdecydowanie. I za tymi wrotami, posłużymy się naukowym językiem, jest próżnia kwantowa, czyli miejsce, gdzie jest przestrzeń, ale nie ma nic w tej przestrzeni. Jednak przestrzeń to potencjał do czegoś, żeby tam coś było, bo jest na to miejsce. I dopiero gdy coś zaobserwujemy, gdy na czymś się skupimy, coś wyobrazimy sobie, wtedy coś się pojawia w tej przestrzeni. Więc czy nazwiemy to wyobraźnia, czy nazwiemy to inny wymiar, czy nazwiemy to próżnia kwantowa, to nie ma znaczenia. To jest tam, w nas, gdy sięgamy, za każdym razem, gdy sięgamy do naszej wyobraźni. Stamtąd pochodzą nasze myśli. Nasze uczucia. Więc będąc takimi wrotami, to ja decyduję, co przechodzi z tamtego wymiaru wyobraźni, uczuć, emocji, próżni kwantowej do naszego świata. Do tego, którego doświadczamy, którego nazywamy materialnym, zewnętrznym. Jest to postrzeganie, które pomaga nam zrozumieć lepiej rzeczywistość. Jednak należy pamiętać, że w takiej próżni kwantowej, za tymi wrotami, jest wszystko, co najgorsze. Wszystko, co najgorsze z najgorszych. I też wszystko, co najlepsze. Prawda? I całe spektrum pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. I teraz, jeżeli pojawia się coś tam, myśl, jakaś podła myśl, niefajna myśl, o tym, że ktoś bliski jest na przykład krzywdzony, albo o tym, że coś złego może się wydarzyć, albo że się dzieje, to należy pamiętać, że to jest myśl. Warto mieć wiarę w to,
że myśli naprawdę kreują rzeczywistość, ponieważ od nim to jest źródło. Nie trzeba w to wierzyć tak naprawdę. To jest samoudowodniająca się prawda. Ja teraz najpierw myślę, potem robię, potem tworzę. Tak to się dzieje właśnie. I każdy z nas to robi. Ale myśl to tylko myśl. Bo jeszcze w tamtym miejscu, gdy jesteśmy w tamtym wymiarze, w wyobraźni, w myślach, w emocjach, wewnątrz, tam to jest jeszcze tylko płynna energia, która jeszcze nie jest ukształtowana do pełni. I to od nas zależy, co przejdzie przez te wrota, którymi jesteśmy. Co wypuścimy na ten świat, który będzie formował tą bardziej materialną, tą bardziej stałą rzeczywistość, którą doświadczamy wszyscy wspólnie. Jeżeli przychodzi nam pewna myśl, z którą nie możemy sobie poradzić, która nas rani, to po prostu pozwólmy jej być. Niech sobie jest i płynie. I miejmy świadomość, że nie chcemy, żeby tak się stało. Możemy sobie nawet powiedzieć, myśląc, czy kiedy pojawia się dane uczucie, czy kiedy pojawia się dana myśl, okej, nie chcę tego. Ale jest, rozumiem, ale ja tego nie chcę. Natomiast chcę tego i tego. I to chcę przekładać na rzeczywistość. I wtedy pojawia się inna myśl. Odwrotna. Ponieważ gdy już wiemy, co jest do bani, co jest najgorsze, to możemy też stwierdzić, co jest alternatywą tego, prawda? I to chcę przekładać na rzeczywistość. I nagle wokół mnie zmienia się bardzo wiele na lepsze. Ponieważ swoją myślą kreuję to, co czynię, to, co mówię. I jeżeli te wrota są stabilne, są mocne, są silne, a na dodatek dozorca nie patrzy się w telefon cały dzień tylko i w międzyczasie przelatuje mu wszystko przez te drzwi, co akurat tam powstało, to jesteśmy w stanie kreować naprawdę coś fajnego. Piękny raj. I żyć w tym raju. Raj zaczyna się odtąd. On nie przychodzi gdzieś stamtąd, tylko tu się zaczyna i rozrasta się wokół nas. I to my decydujemy, jak wielki ten raj zbudujemy. I to nie jest proste, ale nie powinno być. Bo gdyby to było proste, to byśmy nie czuli z tego żadnej satysfakcji. Proste jest usiąść i być nieszczęśliwym. Dlatego to jest takie mało satysfakcjonujące zajęcie. Ale też dlatego ważne jest, żeby zrozumieć, że ciało i duch nie da się ich rozłączyć, oprócz tego, że rozłączamy je słownie, opisowo, symbolicznie. Dlatego silne wrota to zdrowe wrota, zdrowy człowiek. Pełen odwagi, miłości, wiary, nadziei. Wiary w dobro. Taki człowiek, takie wrota będą przepuszczały tylko z tamtej płynnej, myślowej, mentalnej materii, tylko to, co będzie kreowało raj. Jednak, żeby to robić, trzeba żyć tu i teraz. A żyć tu i teraz to jest nic innego, jak bycie uważnym, bardzo uważnym w każdej chwili, w każdej sekundzie swojego życia. Jeżeli mistrz Zen czymś się różni od innych ludzi, to tylko tym, że jest uważny co do pierdół w ciągu dnia. Pierdół dla nas. Jednak to my zdecydowaliśmy się z jakiegoś powodu, mało korzystnego dla nas zdecydowanie, bo nie jesteśmy w stanie tak łatwo ocenić tych rzeczy, co jest ważne, a co jest nieważne. I zaczęliśmy ignorować rzeczy, które uznano ogólnie za nieważne. Posłużę się przykładem Sadhguru, który kiedyś usłyszałem, bardzo mi się spodobał.
Jak idziemy na przykład do toalety, to bierzemy sobie telefon albo gazetę i robiąc kupę, w ogóle nie skupiamy się na kupie. Jakby nie była ważna. Nie jest ważna? Może się śmiejesz teraz, ale jak taka nie jest ważna, to jej nie rób. No właśnie. Wiele rzeczy jest bardzo ważnych. Wszystko jest równie ważne. Nie ma rzeczy nieważnych i ważnych. Wszystko jest ważne. Bo ze wszystkiego możemy wyciągnąć bardzo wiele, jeżeli tylko damy temu uwagę. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Jedynie robiliśmy to często nieświadomie. Robiąc to świadomie, zaczynamy znacznie więcej wyciągać z przywiązywania uwagi do danej rzeczy. Na przykład myjąc zęby, możemy skupiać uwagę na myciu zębów. Jakie mamy efekty z tego? Na pewno lepiej umyte zęby. Na pewno czysty umysł, ponieważ nie rozmyślamy nad niczym, co będziemy robili potem, co robiliśmy przedtem, co ktoś o nas powiedział. Nie. I na dodatek ćwiczymy bycie uważnym, czyli bycie, życie tu i teraz. Niebo jest tu i teraz, bo tu jest bardzo spokojnie. Kiedy byłem w Chinach o 3 w nocy na lotnisku w Pekinie, poznałem dwóch Polaków. Niestety nie pamiętam, jak mieli na imię. Oni wracali akurat z Hongkongu. Jeżeli jakimś cudem mnie oglądają, to serdecznie ich pozdrawiam, bo daliście mi świetny też powód do rozmyślań. Wracali z Hongkongu, a wtedy były bardzo duże zamieszki, bo to był styczeń 2020 rok. W Hongkongu studenci, ludzie na ulicach rzucali, przynajmniej to w mediach widzieliśmy, rzucali nam mołotowami i tak dalej. A jednak jak się ich zapytałem, jak tam było, to, no i jeszcze dodatkowo cała sytuacja z wirusem, pandemią, no to powiedzieli mi, że spokojnie, cicho i pusto na ulicy, jak i w Pekinie. No. I wtedy zacząłem powoli rozumieć i docierało do mnie, że świat tu i teraz to jest bardzo spokojne miejsce. Nieważne, gdzie jesteś, naprawdę. Byłem w wielu miejscach, zawsze było bardzo spokojnie. Jednak chaos jest często tutaj i tutaj. Jeżeli skupiamy uwagę na tym, co się tam dzieje, to wydaje nam się, że żyjemy w piekle, żyjemy w chaosie, a też przez to manifestujemy dookoła to piekło i chaos. Często próbujemy ratować ludzi z tego, bo wydaje nam się, że jesteśmy w takim piekle i robimy z ich życia piekło. Gdzie odpuszczenie kontroli, odpuszczenie próby zmienienia tego, co już jest doskonałe, co już jest ok, to najlepsze wyjście. Każdy wie, czego pragnie. Każdy ma w sobie wewnętrzny głos, który słyszy. To nie jest tylko domena schizofreników. Każdy z nas słyszy głos w sobie, którego nie jest w stanie zidentyfikować. To nie jest nasz głos, bo nie ma naszego brzmienia głosu, nie ma barwy naszego głosu. Ale jednak jest, pojawia się i często mówi do nas. Często się z nim zgadzamy, bądź nie. Jednak Bob Marley mówił, że warto zaufać temu głosu. Ja uważam, że to jest głos serca, który wie doskonale, co jest dla nas dobre. Który wie doskonale, jak mamy żyć. Który wie doskonale, po co tu jesteśmy. I taki głos serca prowadzi nas do domu. I kiedy żyjemy w zgodzie ze swoim sercem, to czujemy się w domu. Nieważne, gdzie jesteśmy. A czuć się w domu, to czuć się bezpiecznym, spełnionym. To czuć się w niebie, w raju. Jednak to my
budujemy ten raj. To my stanowimy ten raj dla istot wokół nas. I pamiętajcie, że choć bardzo bym chciał być teraz przy tobie i rozmawiać z tobą twarzą w twarz, to tak się nie dzieje. Ja jestem tutaj i mówię do kamery. I jest to forma raczej listu w butelce, który puszczam i liczę, że dotrze do pewnych ludzi, którzy tego potrzebują. Jednak nigdy nie zapominajcie, że potrzebujemy prawdziwego kontaktu w życiu. Prawdziwego. I nigdy nie zapominajmy, nie dajmy się zwieść, że to, co teraz jest, to jest prawdziwy kontakt. I pamiętajmy, że postrzeganie to często właśnie kwestia tego, czy jest nam źle, czy dobrze. Mówi się, że mistrz Zen to człowiek, który po prostu w każdych warunkach, niezależnie czy leży na brudnym chodniku, cały przemoczony, czy jest mu zimno, czy za gorąco, niezależnie od jakichkolwiek warunków, które go otaczają, które go dotykają, po prostu zawsze jest mu wygodnie, bo zawsze jest w stanie dostrzec coś pozytywnego w tej sytuacji i skupić uwagę właśnie na tych pozytywach. I to jest to, co wszyscy możemy robić, aby stworzyć wspólny raj. I serdecznie Was zapraszam do tego, bo jesteśmy już na to gotowi. Wystarczy tylko odważyć się, być sobą w pełni i żyć w zgodzie ze sobą. I pozwolić dokładnie to samo robić innym ludziom. I to ja Wam pozwalam w pełni. Zawsze.